Już po raz trzeci rowerzyści z Chrzanowa przejechali ulicami miasta, by zamanifestować swoją obecność i walczyć o drogi dla rowerów. W jesiennej masie krytycznej udział wzięło kilkunastu miłośników dwóch kółek z terenu Chrzanowa. To nieco mniej niż w poprzednich edycjach. Być może tym razem niektórych wystraszyła pogoda, choć jak podkreślali sami organizatorzy tego spotkania, na rowerze można jeździć o każdej porze roku i przy każdej pogodzie. Tym razem uczestnicy masy przejechali ulicami miasta w eskorcie dwóch policyjnych radiowozów. Oczywiście ze względu na bezpieczeństwo. Trasa wiodła głównymi ulicami miasta. Znaczy pojedziemy pod Walem, potem Aleją Henryka, tam gdzie na przykład mógłby być kontrapas, potem ulicą Partyzantów i ulicą Śląską wzdłuż będącej w tragicznym stanie drogi rowerowej na Kąty. No i przez Rondo Oświęcimskie wrócimy na rynek. Uczestnicy akcji chcą zwrócić uwagę władz na fakt, że w Chrzanowie ruch rowerowy istnieje. Niestety nie ma ku temu warunków. Brakuje dróg rowerowych, tymczasem coraz więcej osób dojeżdża rowerem choćby do pracy. Samochód na rower zamieniła też pani Agnieszka. Zaczęłam bardzo często jeździć na rowerze, dojeżdżam też rowerem do pracy i ja mieszkam akurat na południu, więc nie ma ścieżki rowerowej, jest niebezpiecznie na drogach, także no, chcę wspierać takie akcje. Czy rzeczywiście rower to jest teraz dobry środek transportu do tego, żeby szybko się przemieścić, zastąpić nim samochód, który jest kosztowny? Dla mnie tak, poza tym też istotna sprawa to miejsca parkingowe w centrum Chrzanowa, gdzie jest ich coraz mniej, jest ciężko zaparkować samochód, mają być też płatne, nie wiem czy w końcu to wejdzie czy nie. Poza tym no, szybciej, zdrowiej. No i ciekawiej na pewno. Uczestnicy akcji chcieliby wydzielenia na chrzanowskich drogach dodatkowych pasów dla rowerzystów. Ich zdaniem taka możliwość jest na szerszych drogach. Dodatkowo chcą wydzielenia kontrapasów, czyli możliwości jazdy pod prąd, na ulicach w samym sercu miasta. Oraz oczywiście stworzenia dróg dla rowerów. Jak mówią argumenty władz miasta o tym, że na Starym Mieście są za wąskie ulice, by wydzielać ścieżki dla rowerów, ich nie przekonują. No niestety jest tak, że często władze miasta, mówiąc nie da się, dbają o użytkowników samochodów, którym trzeba zapewnić miejsce do parkowania. A jest to no, troszkę nie w porządku wobec wszystkich innych, prawda? I pieszych, i rowerzystów. Jesienna masa rowerowa to już kolejna taka pokojowa manifestacja chrzanowskich rowerzystów. Impreza ma być cykliczna. Organizatorzy liczą, że konsekwencją wywalczą swoje. Nie będziemy przecież palić opon pod urzędem miasta, bo to nie o to chodzi. Natomiast no, mamy nadzieję, że w końcu jakby władze zobaczą, że jest taka potrzeba. No jest, i działa to też trochę w ten sposób, że kiedy infrastruktura jest, więcej ludzi jeździ, prawda? Bo mam wielu znajomych, którzy nie jeżdżą, po prostu boją się jeździć ulicami, a inaczej się nie da. A kolejna masa rowerowa jeszcze w zimie. Cykliści chcą udowodnić, że nawet wtedy można jeździć na rowerze.